Zapraszamy Państwa serdecznie na przedpremierowy pokaz filmu węgierskiego reżysera i scenarzysty, który nazywa się Denes Nagy. Jest to jego debiutancki obraz, który swoją światową premierę miał na festiwalu w Berlinie. Przywiózł zresztą stamtąd Srebrnego Niedźwiedzia, więc drugie w hierarchii tak zwanej arcydzielności wyróżnienie filmowe. Bardzo miło mi z tego powodu, że możemy go pokazać właśnie w trybie przedpremierowym, bo to wyróżnienie dla naszego skromnego DKF-u. Film no, można zakwalifikować do raczej do takiego kina, które trudno w jakikolwiek sposób określić miłym, sympatycznym, przyjemnym. Akcja filmu toczy się podczas II wojny światowej, a bohaterami tej filmowej opowieści są żołnierze węgierscy, którzy zostali wyekspediowani na front wschodni, zajmują jedną z takich dość prowincjonalnie położonych miejscowości, wioski w zasadzie, gdzieś w pobliżu linii frontu. No i temu obrazowi towarzyszą okrucieństwa wojny. Bardzo w ciekawy sposób pokazane i wojska okupacyjne. Myśmy zresztą w Polsce nie mieli zbyt dużo możliwości oglądania filmów węgierskich, filmów wojennych, w których Węgrzy przedstawieni są oczywiście jako sprzymierzeńcy Hitlera, więc to jest ciekawy sposób obrazowania i podejścia do własnej historii. Jest to jeden z węgierskich takich filmów obrachunkowych, w których Węgrzy usiłują rozliczyć się ze swoją historią i z kolaboracją z III Rzeszą. No i tak jak powiedziałem, film na pewno spodoba się przede wszystkim miłośnikom takich mrocznych, wojennych opowieści, którzy zwracają szczególną uwagę na sposób filmowania i kadrowania rzeczywistości, bo to jest rzeczywiście obraz, którego reżyser w niesamowicie precyzyjny sposób i taki bardzo estetyczny dba o kompozycję plastyczną kadru. Tam naprawdę nie ma ani jednego niepotrzebnego ujęcia i wszystko jest fenomenalnie sfilmowane, więc ci z Państwa, którzy lubią ten typ kina, które obok pewnych treści bardzo ważkich niosą ze sobą taką perfekcję realizatorską, na pewno będą zadowoleni. No a film, tak jak powiedziałem, jest dość mroczną opowieścią o okrucieństwach wojny, no, która spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem komisji oceniającej te projekty filmowe na festiwalu w berlińskim, która postanowiła mu przyznać Srebrnego Niedźwiedzia, więc trzeba to potraktować jako wielki artystyczny sukces. Miejmy nadzieję, że nie tylko artystyczny, tego młodego węgierskiego twórcy filmowego, o którym na pewno jeszcze usłyszymy.